Rozgrywki pierwszej ligi siatkarek wkroczyły w decydującą fazę. W walce o bezpośredni awans do plus Ligi Kobiet pozostały już tylko dwie drużyny. Siódemka Legionowia i Piecobiogaz Murowana Goślina. Dwa mecze, które rozegrano w arenie Legionowo, zgromadziły rekordową liczbę kibiców. Piątkowe spotkanie rozpoczęło się jednak od niespodzianki. Siódemka popełniała dużo błędów własnych. Zupełnie nie przypominała drużyny, która w znakomitym stylu wygrała rundę zasadniczą i bez najmniejszych problemów ograła AZS Uniwersytet Ekonomiczny Kraków w pierwszej rundzie play-off. Drużyna z Murowanej Gośliny wykorzystała słabszą dyspozycję Legionowi i łatwo wygrała pierwszego seta 25-17. Kolejne sety padły już jednak łupem legionowianek, które poprawiły swoją grę na tyle, że bez większych nerwów wygrały trzy partie w identycznym stosunku 25-21 i rozstrzygnęły piątkowy mecz na swoją korzyść. Sobotnie spotkanie wyglądało trochę inaczej. Tym razem to Legionowia dobrze rozpoczęła zawody. Wygrała pierwszego seta 25-20. W drugim rywalki postawiły twardsze warunki. Chociaż i tego seta wygrały Legionowianki, to było widać, że zawodniczki z Murowanej Gośliny zaczynają się rozkręcać. Trzecia partia przypominała przegrany set piątkowego otwarcia. Legionowia nie potrafiła przeciwstawić się dobrze i pewnie grającym siatkarkom Piecobiogazu i przegrała 16-25. Podbudowane łatwym zwycięstwem siatkarki z Murowanej Gośliny równie dobrze zagrały w kolejnym secie. W końcówce jednak górą była Legionowia, która wygrała 25-23 i cały mecz 3-1. Najlepszą zawodniczką drugiego meczu została wybrana libero Legionowi Marta Siwka, która w wielu sytuacjach musiała wykazać się najwyższymi umiejętnościami. To prawda, ten mecz był dla nas bardzo ciężki. Wiedziałyśmy, że Murowana Goślina, to znaczy dziewczyny, nie oddadzą nam tego meczu za darmo. Co się okazało właśnie w trzecim secie, że włączyły piąty bieg i jeszcze walczyły o to, żeby wygrać to spotkanie, ale na szczęście dzięki mojemu zespołowi i dzięki dziewczynom podołałyśmy temu setowi i wygrałyśmy. Zdaniem Iryny Archangielskiej do wygrania przynajmniej jednego meczu zabrakło naprawdę niewiele. Detale. Dosłownie detale, bo tak jak we wczorajszym meczu, tak jak i w dzisiejszym, kilka piłek praktycznie zaważyło o tym, że będzie set wygrany czy nie. I musimy z tym się liczyć, bo gramy na boisku przeciwnika. Teraz będziemy czekać na Legionowi u siebie w domu. Wojciech Lalek nie ukrywał, że dwumecz z Piecobiogazem kosztował go bardzo dużo nerwów. Jestem w takim stanie w tej chwili nerwów, że wolałbym po prostu skomentować to krótko. Wygraliśmy dwa bardzo ciężkie mecze. Zapowiada to horror do końca. No fajnie, że to się udało u nas zrobić dwukrotnie. Mamy jakąś tam przewagę, jakiś zapas. Siódemka jest w znakomitej sytuacji, bo do awansu brakuje jej już tylko jednego zwycięstwa. Ale, o czym należy pamiętać, rywalizacja przenosi się do Murowanej Gośliny, gdzie o zwycięstwo będzie znacznie trudniej niż w Legionowie. Na pewno te mecze będą jeszcze bardziej zacięte tam na wyjeździe, bo na pewno Murowana zobaczyła, że są dosyć blisko nas. My to w końcówkach ugrywaliśmy, na tym też polega i siła tego zespołu i pewna przewaga psychologiczna, bo to jest kolejny, piąty mecz z nimi wygrany. Trzeci mecz zostanie rozegrany w sobotę 14 kwietnia, a czwarty ewentualnie dzień później. Jeżeli po czterech meczach będzie remis 2-2, to decydujące spotkanie odbędzie się w Legionowie w środę 18 kwietnia. W rozgrywkach pierwszej ligi poza rywalizacją siódemki Legionowi z Piecobiogazem wszystko jest już jasne. Do drugiej ligi spadają Gaudia Trzebnica i PLKS Pszczyna, które przegrały rywalizację ze Spartą Warszawa i KSZO Ostrowiec Świętokrzyski.